Marzę o balu dla dzieci w Siódmorowie w 2010 roku. Sesja odbędzie się w piątek. I zaprosić przyjaciela z klubu kawiarni do ośrodka Siódmorowiankę, aby pracowało się. Zorganizowało taki bal dla dzieci. I zaprosić 40 osób, dzieciaki z przedszkoli do ośrodka Siódmorowiankę. I dzieciaki się tańczyły na balu. I tam są poczęstunki, na przykład gofry, naleśniki, bułeczki deszczowe, owoce, na przykład jabłko i mandarynkę i pizza pepperoni i tam chipsy o smaku solone i soki, na przykład wieloowocowe, egzotyczne i soki jabłkowe i jeszcze szklana butelka po Coca-Coli, jest napoje Coca-Cola, jest ekologiczne butelki, szklane butelki. A w środku balu karnałowym jest dekoracja ośrodku Siódmorowiankę. Na przykład w jadalni jest na suficie żyrandolu jest girlandy, zielone girlandy i dwa obrazki z na przykład Dumbo i Maleficenta z boku wejścia do głównego sali balowej. A w sala balowa jest kula dyskotekowa, kolorowe. I muzyczne utwory, które pobrałem na komputerze. 66 utworów muzycznych. I lampiony pięciokątne, kolorowe. Tekturowa postać kota Spankiego, który dotyka ziemię. I Frozenki, Elza i Anna i Maui z Wajanką i Pchła i Hej Hej. Aby ci jak się tańczyły. Super. A Natalia Ośka zostanie DJ-ką, a Marta Moraz zostanie organizatorką balu, a Margarita Purul zostaną też organizatorką balu. Ja jestem, będę kucharzem. Proszę pomachać do kamery. Pa, pa. Pa, pa. Pozdrawiamy ze Śródmorowa. Pozdrawiamy ze Śródmorowa.